Wszystko zależy od tego, czy Dortmund będzie grał w podobny sposób jak na własnym boisku z Realem Madryt. Dominował, grał ofensywnie, stwarzał sytuację. Jest w stanie zagrać tak, jak to zrobił u siebie, tak jak to zrobił na wyjeździe z Manchesterem City. Dlatego ja jestem optymistą. Myślę, że tutaj sytuację na pewno będzie miał Robert Lewandowski do tego, żeby bramkę zdobyć. Kwestia tylko wykorzystania. Widzieliśmy, jak to zrobił w tym pierwszym meczu i tutaj też, jeżeli będzie miał jedną czy dwie, to jedną musi wykorzystać. Prawdopodobnie więcej okazji w wyjazdowym meczu z Realem raczej mieć nie będzie. Ktoś popełni błąd i wykorzysta go Robert, więc to jest możliwe, tylko że prawdopodobieństwo popełnienia dwóch, trzech błędów w dwóch, trzech kolejnych meczach jest mało prawdopodobne, jeśli chodzi o zawodników Realu, dlatego oni w Realu właśnie grają, że tych błędów nie popełniają zbyt często. Ale to jest taki poziom w tej chwili wyrównany w tej grupie, że tutaj takie małe potknięcia zawodników trzeba wykorzystać i znakomicie to Dortmund zrobił w pierwszym spotkaniu. Trzeba być czujnym, trzeba być cały czas skoncentrowanym i spodziewać się, że może nawet taki zawodnik jak Pepe nagle podać piłkę do przeciwnika i z tego można zrobić gola. Real wiemy, jak gra na własnym boisku. Będzie chciał atakować od pierwszej minuty, będzie chciał to spotkanie za wszelką cenę wygrać. Jest kilku kreatywnych światowej klasy zawodników, którzy pojedynkę mogą rozstrzygnąć losy meczu na Santiago Bernabeu. A Dortmund wydaje mi się, że ma wielu bardzo dobrych zawodników linii pomocy. Ta linia, jeżeli dobrze funkcjonuje, jeżeli ta wymienność też pozycji jest na najwyższym poziomie, wtedy też są bardzo groźni i nieźle wyszkoleni technicznie zawodnicy potrafią też zakończyć akcję, indywidualną akcję zdobyciem gola. Marco Reus jest tutaj najlepszym przykładem, że on kiedy się rozpędzi, już to wtedy go bardzo trudno zatrzymać, więc Dortmund ma też swoje atuty. Prawdopodobnie je pokażę, bo jest to zespół, który już w tej chwili trochę lepiej gra, aczkolwiek to jeszcze nie jest taki poziom jak poprzedni sezon, ale już nabiera rozmachu i też te akcje nabierają tempa.